bardzo serdecznie w tym materiale, w którym porozmawiamy sobie o sprzęcie do wielkoformatowych płyt kresowych. Czyli jest to już trzeci materiał. Do tej pory rozmawialiśmy o płynach, o sprzęcie do przenoszenia plus wózek, później o packach do rozprowadzania kleju, a dzisiaj w zasadzie wejdziemy w taki etap już takiej lepszej pracy, takiej przyjemniejszej, ale zanim przejdziemy do tej pracy, kolejną ważną rzeczą jest posiadanie na przykład odpowiedniego stołu. Tak jak w poprzednich materiałach, tutaj też Was informuję, że firma Raimondi nie płaci mi za omawianie ich sprzętu, ale ponieważ ja wykorzystuję ten sprzęt w szkoleniach i mam też nagranych kilka materiałów właśnie z takich szkoleń, czy to prowadzonych przeze mnie, czy prowadzonych, tak jak tutaj oglądacie, przez techników firmy Raimondi, dlatego, a otrzymuję wiele pytań, dlatego postanowiłem omówić bardziej szczegółowo to, co jest prezentowane, oraz dodać kilka dodatkowych informacji. Jeżeli chodzi o stół do pracy jest rzeczą bardzo przydatną, ponieważ nie zajmuje on dużo miejsca, a macie też możliwość na przykład rozmiaru 360 na 90 cm. To jest rozmiarem bardzo, bardzo dużym. Ułatwia też bardzo pracę i na przykład, właśnie Wam go pokażę w tej chwili, będzie tak jak na żywo, na żywo. Przejdziemy sobie do materiału, czyli jak już mamy naszą płytę na wózku, na przykład chcemy ją obrobić, więc ją przewieźliśmy w inne miejsce, to tutaj zobaczcie, macie też taki stół, który właśnie odblokowują teraz zabezpieczenia. Zobaczcie, jak to ładnie idzie. Ach, nic się nie odkleja, ta płyta jest cały czas przyklejona do tych przyssawek. Proszę bardzo, na takim stole, zobaczcie. Rozkładacie sobie spokojnie tutaj płytę i możecie dalej ją obrabiać. Możecie ją wycinać, przecinać, odcinać, ciąć, szlifować, robić narożniki, ścinać do 45 stopni. Wszystko na takim stole możecie robić. I teraz ściągamy szyny i przechodzimy do następnej rzeczy, czyli jak już obejrzeliśmy sobie stół, to teraz, moi drodzy, przechodzimy do właśnie sprzętu do cięcia. Czyli przechodzimy do systemu Razor. Powiem Wam szczerze, zaraz zobaczycie, jak to działa. O właśnie, wchodzimy do sprzętu Razor. Jest to produkt, który mieści się w takiej torbie i on jest składany, więc macie możliwość. Naprawdę to są rzeczy, które nie zajmują aż tyle miejsca. One są łączone na środku. Zobaczcie. To jest leciutkie, wygodne. Na moich filmach widzieliście sprzęt, który był duży, masywny, ciężki. Tego aluminium było tak dużo. Już mówimy o zupełnie innej technologii. I co jest ważne, technologia jest cały czas rozwijana, czyli jeżeli oglądacie to dzisiaj, prawdopodobnie, nie wiem, za rok czy za dwa lata, to może już wyglądać inaczej. Więc weźcie też pod uwagę, że warto być na bieżąco. Jak czasami nieraz widzę komentarze pod niektórymi moimi filmami, takie tam, takie i owakie różne rzeczy. Więc tak jakby ludzie nie brali pod uwagę ważnej kwestii, że są to materiały, które na przykład były nagrywane 4 czy 5 lat temu. Od tego czasu technologia się rozwinęła, dużo rzeczy się zmieniło, więc produkty się też zmieniają, więc należy wziąć na to pewnego rodzaju poprawkę. Okej, ja już przejdę tutaj dalej. To jest ważne, ta szyna, którą tutaj widzicie, jest to szyna, dzięki której możecie płytę ciąć, ale jest to też szyna, na której możecie montować sprzęt, czyli na przykład nie wiem, szlifierkę kądową z odpowiednim sprzętem do robienia na przykład narożników, obrabiania narożników na 45 stopni, do przecinania, odcinania, wycinania, do różnych rzeczy, więc ta szyna ma bardzo uniwersalne zastosowanie, tak jak tutaj możecie zobaczyć, bo tutaj jest bardzo ważna rzecz techniczna też. Okej, pan już tutaj przykleja przyssawki, dobra. I teraz tutaj jest jedna rzecz bardzo ważna. O właśnie. Kiedy zaczynacie ciąć tego typu maszyną,
to zwróćcie uwagę, musicie naciąć brzeg do siebie. O właśnie, widzicie, jak pokazuje, że ręką, że do siebie. I właśnie wykona teraz takie cięcie. Patrzcie. Ciach. Ciach, o to chodzi. Dlaczego jest to robione? Ponieważ tutaj, gdzie widzicie to kółeczko, tutaj, powstaje nacięcie, które jest od początku płyty i dalej, kiedy przyciśniecie, jedziecie do końca płyty i macie perfekcyjne nacięcie na całej długości płyty. Jeżeli byście tego odpowiednio tutaj nie zrobili, to jest ryzyko, że przy próbie łamania tutaj wam się ukruszy kawałek. Ta płyta może pędzić w sposób jakiś taki nieprzewidywalny, więc to jest ważne, żeby ją po prostu dobrze naciąć. I teraz po prostu zobaczcie, ręką ciach, bez specjalnego wysiłku, płyta przecięta. Okej, ścigają. Łamacz. To jest akurat pan, który w ogóle nie jest technikiem. On chciał po prostu sam na własne się przekonać, czy to jest prosto, czy nie prosto. I zobaczcie, o ciach, już pękło. Jeszcze na wszelki wypadek z drugiej strony. Bo pękła tylko z jednej. Widzicie, to już jest szczelina. I teraz tam z drugiej strony. I już. Idealne. Oczywiście, okej, gąbeczka, to jest bardzo ważne. O właśnie, widzicie? To jest kolejna ważna rzecz, aby mieć taką gąbkę diamentową, bo w momencie, kiedy teraz ta powierzchnia została przecięta, to jest strasznie ostre. Ta powierzchnia, ta krawędź jest bardzo ostra, krawędź jest jak żyleta. Nie, że ojojoj. Więc to jest właśnie tak, jak widzicie. Należy ją... No właśnie. Już jest, w tym momencie już jest ok. No w tym momencie już nie będzie problemu. Ale w momencie, kiedy ona została przecięta i właśnie przełamana, ona jest strasznie ostra w tym miejscu, więc to należy zwrócić uwagę, żeby mieć właśnie tego typu gąbkę. I tak to wygląda. No jak widzicie, walizeczka, zobaczcie, to normalnie na plecach. Łamacz. Ja na to mówię łamacz. W Polsce może inaczej się nazywać. Więc tego typu. Zobaczcie, jaki macie rozmiar w tej chwili. Wersję na dzień dzisiejszy, jaką oferuje Raimondi, to jest 4 m 47 cm. Ok. Więc... O właśnie. I to jest to, co było wykorzystywane też na filmie. Tutaj zresztą, jak wejdziecie na stronę Raimondi, też są różne filmy, różne materiały, bardzo warto to obejrzeć, warto się zapoznać. Okej, przejdźmy jeszcze tutaj. Jeszcze cieńszy. Tutaj, no. Tyk i już wszystko. Już pękło. Tutaj. Zwróćcie uwagę. Tyk. Już jest. I teraz jeszcze takimi. O właśnie. Już ładnie pękło. Pięknie. Idealne cięcie, moi drodzy, idealne. Idealne. Okej. Czyli w kwestii cięcia mam nadzieję, że wam mniej więcej wszystko przedstawiłem, wyjaśniłem. Oczywiście gąbeczka, brzeg. To jest podstawa. To jest podstawa, bo to jest ostre. Tak samo jak tutaj tą część, którą właśnie małą przed chwilą
Odcieli też powinno się przejechać, bo ona też jest ostra. I w tym materiale to wszystko. Zapraszam na kolejny materiał, w którym będzie mowa o... Właśnie. Zapraszam.